Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z tego o mitach i w sumie tak jakby też o faktach związanych z elektronicznymi papierosami. Zrobiłem to za dymuchę w sumie teraz w salonie, no ale cóż, tak musiało jakoś wyjść. Oczywiście, jeżeli będziecie słyszeć jakieś dźwięki, to sorry, bo jakby no, u góry nade mną są małe dzieciaki i biegają trochę i bardzo to słychać, więc jeżeli będziecie coś takiego słyszeć, jak ktoś biega, to sorry, nie martwcie się tym, po prostu nie zwracajcie na to uwagi, tylko na to, co mówię. Także co, jeżeli Wam się film spodoba, to zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę oraz dla tych, co są nowi, to subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia o moich wszystkich najnowszych filmach. A co, ja myślę, że przechodzimy bez zbędnego gadania już do pierwszego mitu lub faktu. Dobra, pierwszy mit to jest taki, że e-papierosy się pali. No, nie do końca, ponieważ niektórzy mówią, że zapalę sobie e-papierosa. Albo że no, ja to palę papierosy. Palić to można normalne papierosy. To nie do końca tak jest, ponieważ można mówić jak się chce, ale ogólnie to e-papierosa się nie pali, tylko nim się inhaluje. Na podstawie tego, co jest napisane w internecie, czy gdzie ktoś mówi, to papierosem, e-papierosem się inhaluje, a w zwykłym papierosie się po prostu spala to wszystko, te substancje smoliste i tak dalej, i zwykłego papierosa się pali, ale nie e-papierosa. Także jeżeli ktoś nie wie, no to po prostu niech sobie to jakby przyswoi do głowy i do swojej pamięci, że e-papierosami się inhalujemy, a nie je palimy. No chyba, że ktoś woli po prostu mówić, że palę papierosy, no to spoko, nie mam nic do tego. Mówcie jak chcecie, no ale ogólnie tak Wam tylko przekazuję, że po prostu nimi się inhalujemy, a nie je palimy, bo palić to można normalne papierosy. No i tyle, przechodzimy do drugiego mitu. Drugim mitem jest to, że elektroniczne papierosy są tak samo szkodliwe jak normalne. No nie do końca. No, w elektronicznych papierosach jest 1500 mniej substancji szkodliwych niż w normalnych papierosach. W normalnych papierosach mamy ich 4000 więcej substancji szkodliwych, bo są substancje smoliste, jest po prostu spalanie nikotyna, jakieś inne jeszcze po prostu substancje, które są w tym normalnym papierosie, które my spalamy, a w normalnym papierosie mamy glikol, propylenowy, glicerynę, jeżeli chodzi oczywiście o olejek, no i nikotynę, jeżeli ktoś pali z nikotyną. Także to nie jest prawda, że jest jakby bardziej szkodliwy od normalnych papierosów. Kolejny mit to, że e-papierosy są droższe niż zwykłe papierosy. No, to akurat też nie do końca, ponieważ jeżeli chodzi o zakup samego boksa, czy no ogólnie e-papierosa, sprzętu ogólnie, to jest on no drogi, no bo wiadomo, 200-300 zł, zależy jaki model, zależy jaka firma. No to jeżeli chodzi o zakup boksa czy poda, wiadomo, to jest wydatek największy. Ale jeżeli chodzi o zakup liquidu, premiksu, nie wiem, bazy nikotynowej, grzałek, jakiś uszczelek, czegoś, no to już są bardziej koszta takie, wiecie, mniejsze. A jeżeli byście mieli na przykład wydawać 15 zł na paczkę papierosów codziennie, no to sami sobie przeliczcie, ile byście wydali. Na przykład grzałkę wymienicie raz na miesiąc, czy tam, tak jak ja, jak mało palę po prostu, to nawet grzałę nie muszę wymieniać raz w miesiącu, tylko po prostu tam raz na 2 miesiące, czy raz na 3 miesiące. I liquid tak samo kupuję raz na 3 miesiące, czy raz na 2 miesiące. Niektórzy jak palą więcej, no to rozumiem, że po prostu muszą jakby więcej tego kupować i wtedy kasy po prostu więcej idzie. Ale jeżeli ktoś pali tak jak ja, no to wiecie, to automatycznie tych pieniędzy jakby mniej Wam uchodzi z portfela. No, mówię, sami sobie obliczcie, jeżeli byście mieli kupować normalne papierosy, no to wyjdzie Wam więcej niż niż jeżeli byście palili epety, bo Jezu, palili, inhalowali się epetami
przepraszam bardzo. I w sumie gdzieś też czytałem o tym artykuł. Ktoś właśnie potwierdził to, że na e-papierosy się mniej wydaje niż na zwykłe papierosy. Może w tych czasach teraz, wiecie, gdzie premiksy są po 40 zł i w ogóle, no to dobra, no może ktoś mieć rację, że no, bo teraz coś się wyda więcej, nie? No ale to i tak, wiecie, no moim zdaniem, mówię tak jak ja palę, no to wiecie, raz na jakiś czas kupię premiks i wiecie, i te 30 czy tam 20 czy 40 zł, bo są premiksy różne, po 20, po 30, po 40 zł, no to tam, wiecie, nie robi różnicy, a tak jakbym, mówię, miał palić zwykle i bym kupował paczkę codziennie, no to już by mi robiło taką różnicę, żeby chyba nic mi nie zostało w portfelu po prostu. Kolejnym jakby potwierdzonym mitem jest to, że działanie nikotyny w e-papierosie jest takie samo jak w normalnym papierosie. I to jest akurat niestety prawda, ponieważ jeżeli zalewamy sobie liquid z nikotyną i wdychamy tą nikotynę, to może być przez e-papierosa z nikotyną przyspieszona akcja serca i to jest potwierdzone, ponieważ nikotyna, sama nazwa mówi, nikotyna, może jest jej i więcej w normalnych papierosach niż w e-papierosach, bo w e-papierosach możemy sobie wybrać tak, że 6 mg, 18, 12, no jak kto chce. Ja tak szczerze palę bez nikotyny, ponieważ nie chcę palić jakby z nikotyną, nie chcę się uzależnić. Więc po prostu lepiej mi palić bez nikotyny, no ale tak jak mówiłem już przed chwilą, że jak kto woli, tak sobie pali. Znowu o tym paleniu, ale miało być inhalowanie, no ale dobra, sorry. I tak po prostu to jest potwierdzone, że nikotyna działa tak samo w elektronicznych, jak i w zwykłych, ale mówię, to też zależy, wiecie, od tej mocy nikotyny właśnie w papierosach. No ale no, tak jest potwierdzony mit, że po prostu niby działa tak samo we papierosach, jak i w normalnych, więc nic z tym niestety nie zrobimy. No i właśnie o tej przyspieszonej akcji serca i że skutki tam różne uboczne jeszcze są, no bo jednak no, nikotyna w jakiś sposób działa na człowieka, tak, że może mieć przyspieszoną rzeczywiście akcję serca, że później może też kaszel ten się wydobywać, taki wiecie, że możecie odkrztuszać i będzie was dusił. No bo jednak no, gdzieś to trafia i po prostu no, drapie w gardle, później nie. No wiadomo, jak ktoś na początku pali, no to drapie i kaszel jest, nie? I tak dalej. Jak przy zwykłych po prostu papierosach, jak zaczynacie palić normalnie, więc tutaj akurat to jest prawda. I tak jak mówiłem, nic z tym niestety nie zrobimy. No i takie standardowe pytanie, znaczy mit, czy do, jeżeli inhalujemy się papierosem, czy trafia nam woda do płuc? No niestety, jeżeli chodzi o to pytanie i o ten mit, to nikt tego tak naprawdę nie wie, ponieważ to nie jest przebadane nadal chyba naukowo, z tego co wiem. Nagrywał to też Vape Tech Poland i oni się z tego nawet śmiali. Jeden do drugiego powiedział, masz wodę w płucach. No i się z tego po prostu śmiali, tak? Ponieważ ludzie piszą takie głupoty, że woda w płucach, coś tamtego. No ale to jakby nie jest przebadane naukowo. Nikt tego jeszcze nie zbadał, no chyba, że ja o czymś nie wiem i nie czytałem żadnych artykułów, ale po prostu z tego, co było napisane w internecie, bo trochę o tym też czytałem, że na razie jakby nie jest to przebadane, no chyba, że kilka dni temu coś przebadali i wiedzą może coś na ten temat, ale moim zdaniem raczej nic się nie gromadzi w płucach, żadna woda ani nic, bo no jakby niby są te olejki, wiecie, zrobione z gliceryny, z glikolu i tak dalej i one niby są gęste. No ale jednak no, mi się wydaje, że raczej to nie jest prawda, że po prostu mamy wodę w płucach inhalując się papierosami, więc no na serio takie jakby bezsensowne trochę, co tam piszą i co dają do tych też mitów i w ogóle. No ale no widocznie tak musi być, że ktoś wymyślił sobie, że woda w płucach jest i że wiecie, że później coś się dzieje z płucami, nie przez papierosy, a tak naprawdę dzieje się najbardziej w sumie przez zwykłe papierosy, więc no moim zdaniem to jest mit, ponieważ no moim zdaniem po prostu nic takiego nie ma miejsca w naszych płucach. Dobra, to by było chyba na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu.
Wiem, że było może tego mało, ale po prostu jakby więcej nic wam tu nie opowiem. Co? Jeżeli wam się spodobał film, to tak jak mówiłem na początku, dawajcie łapki w górę. Jeżeli ktoś jest nawet do nich, zostawili suba z dzwoneczkiem, żeby zostało powiadomienie o moich najnowszych filmach. I co? Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.